wczorajszy. Ale jak na razie bez sytuacji dogodnych do zdobycia gola. Wojtek Białek do Michała Turka. Michał Turek, jeden z najlepszych strzelców. Benelef Christmas Cup, Michał ma na swoim koncie już 6 trafień. No i zobaczymy, czy w tym meczu dołoży kolejne gole. Michał Turek. Kamil Kowalczyk. Kamil Kowalczyk do Michała Turka. Nieprze piękne trafienie napastnika BKS wczorajszy, 3 minuta gry. Wczorajsi prowadzą 1-0. Południe Czosnów i tylko rzut rożny dla BKS-u wczorajszy. Pierwszej połowy przed nami. Robert Graf.
drugiego gola dla PKS-u Paweł Szczęski. I zdążyli jeszcze w pierwszej połowie spotkania zawodnicy PKS-u podwyższyć na 2-0. Asystę przy tym trafieniu notuje Michał Turek. Dwuminutową karą ukarany jeden z zawodników Południa Czosnów. I pierwsza połowa meczu kończy się prowadzeniem PKS-u wczorajszym 2-0 po golach Michała Turka i Pawła Szydlika. Ucierpiał w tym starciu Michał Turek. Po zakończeniu tego spotkania ostatni ćwierćfinał naszego turnieju. Rekit Benkizer kontra Kopacze. O tym meczu już wszystko będziemy wiedzieli. Poznamy pary półfinałowe. NLF Pisma Skak 2018. Tymczasem Południe całkiem nieźle radzi sobie w osłabieniu. Jeszcze 50 sekund. Nie będzie mógł dołączyć jeden z zawodników Południa i wyrównać siły na boisku. Bartek Pieszkała. I kara wchodzi, w zespole Południa Czosnów. I kolejna dwuminutowa kara dla zespołu z Czosnowa. Minutowa kara dla zespołu. Dwuminutowa kara dla zespołu z Czosnowa. Pięciu zawodników było na boisku po stronie zespołu Południa. I ponownie dwie minuty przewadze będą grali PKS wczorajsi. A tymczasem jest szansa na bramkę dla Południa.
Komfortowa sytuacja BKS i 4 minuty do końca spotkania. Gra w przewadze. Wszystko mają, można powiedzieć, podane na tacy. Zawodnicy BKS-u, aby awansować do półfinału. Ale lepiej spotka. Dawaj, 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 daw
przed nami ostatnie 18 sekund tego meczu. Czy zawodnicy z Czosnowa zdołają doprowadzić do remisu i do rzutów karnych? Jarosław Szczepania. Szansa na trzeciego gola, ale dobrze interweniuje Jarosław Mama. I koniec spotkania, koniec tych emocjonujących meczów. PKS Korasi pokonują UKS Południe Czosnów 2-1 i awansują do półfinału NLF Pisma Skała.